Audycja we współpracy z Good Night Collective w ramach najnowszej kolekcji Solar Jesień-Zima 2023 Aurora Weekend, zainspirowanej zorzą polarną. Jesteśmy Good Night Collective, witamy w naszej audycji. Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o pewnej wyprawie, którą zrealizowaliśmy razem z, czy dzięki firmie Solar, która zaowocowała wyprawą na koło podbiegunowe za zorzą polarną. No i moi drodzy, czy się udało? Co to jest zorza polarna? Opowiedzcie mi trochę. No to ja myślę, że warto byłoby zacząć od tego, co to jest ta zorza polarna. Mhm. Zorza to jest po prostu świecenie górnych warstw atmosfery naszej planety na skutek bombardowania cząsteczkami wiatru słonecznego. Tak w bardzo skrócie mówiąc, czyli skutek aktywności słonecznej, który widzimy sobie na Ziemi. Poprosiłbym jeszcze dwa zdania więcej na ten temat. Tak, ale jak wiemy, zorze nie zawsze występują. Czasami są mocniejsze, czasami słabsze. No i to jest właśnie uzależnione od aktywności słonecznej. Im bardziej aktywne słońce, tym więcej cząstek wyrzuca w kierunku Ziemi i później te cząsteczki wpadają w atmosferę Ziemi i pobudzają cząsteczki atmosfery do świecenia. A przez aktywność słoneczną rozumiem różnego rodzaju plamy słoneczne, protuberancje i wyrzuty plazmy, która jest na powierzchni Słońca w przestrzeń międzyplanetarną. I właśnie te dwa ostatnie mają największy wpływ na powstawanie tej zorzy. Ja bym chciała jeszcze dopowiedzieć do tego, co Karolina powiedziała, kiedy wspomniała o tych cząsteczkach właśnie, które ze Słońca podróżują na Ziemię, one podróżują właśnie wraz z wiatrem słonecznym. Następnie przechwytywane są przez ziemską magnetosferę, poruszają się wzdłuż linii ziemskiego pola magnetycznego, aż właśnie docierają do biegunów. Dlatego zorze obserwujemy między innymi, znaczy głównie na biegunach. No i następnie, tak jak Karolina mówiła, naładowane cząsteczki zderzają się z molekułami i atomami w ziemskiej atmosferze, no i powodują emitowanie fotonów i to świecenie zorzowe. Czyli świecenie zorzowe. Przejdźmy do tego, co się wtedy dzieje też wizualnie na niebie. W momencie, kiedy te cząsteczki rzeczywiście zderzają się z molekułami powietrza, one je wzbudzają i te wzbudzone molekuły zaczynają świecić. I w zależności od tego, jakie molekuły świecą, to one mogą świecić na różne kolory, tak w bardzo dużym skrócie mówiąc. No i to, co my widzimy, no to najczęściej jest ten kolor zielony. On jest związany z atomami tlenu, które się znajdują w górnych warstwach atmosfery. No i to jest właściwie każda zorza praktycznie zawsze świeci na kolor zielony. To jest taki najpowszechniejszy kolor, to jest najpowszechniejsze z tych właśnie przejść, które tam zachodzą w tych molekułach. Bo jest najwięcej tlenu po prostu. Nie, tlenu nie jest najwięcej. Najwięcej jest azotu. A, przepraszam. Okay. I ten azot oczywiście też świeci. Generalnie każdy pierwiastek może świecić na różne kolory. To nie jest tak, że tlen świeci tylko w tym kolorze, a azot tylko w innym kolorze. A, to jest, mówię tak bardzo w skrócie, to jest ten najpowszechniejszy kolor, który widzimy i z tym się to wiąże. Czasem, jeżeli zorza jest rzeczywiście silna, to widzimy też inne kolory, na przykład pomarańczowy. I to nam się udało właśnie też zaobserwować w trakcie naszej wyprawy, jak byliśmy już w Szwecji wtedy w ten ostatni dzień. I ten kolor pomarańczowy jest rzeczywiście już troszeczkę rzadszy. Właściwie nawet nie wiem, czy troszeczkę, czy on jest chyba dość rzadki, tak mi się wydaje, nie? Wszystkie oczywiście efekty wizualne tej podróży i dokumentacja zorzy tej, którą teraz opisujemy, możecie zobaczyć też na naszych social mediach, ale też na stronie firmy Solar. A teraz powiedzcie trochę o samej wyprawie, bo jak to wyglądało, jak to wszystko przebiegło? Samo zaplanowanie wyprawy jest oczywiście delikatnie skomplikowane ze względu na to, że zorze polarne trzeba złowić, ponieważ nie możemy pojechać w odpowiedni punkt w odpowiednim czasie i ona po prostu będzie, tylko trzeba się postarać ją złapać. Ponieważ ona występuje na jakimś większym obszarze i nie wiadomo, czy będzie nad tym lasem, czy nad tą górką, tego nie wiadomo. Tak, a inna sprawa, że często widujemy jakąś zorzę gdzieś tam w oddali, a najpiękniejsze fotografie wychodzą oczywiście, jak mamy ją w zenicie, tuż nad głowami. I wtedy wyglądają one pięknie i czasami jak jest bardzo intensywna, a taką nam się udało zobaczyć, to po prostu dosłownie tańczy nam nad głowami. Tak, dokładnie. I właśnie taką zorzę właśnie w zenicie udało nam się uchwycić i ta fotografia została wykorzystana właśnie jako print na ubraniach firmy Solar. No i żeby udało się złowić taką zorzę, no to korzystaliśmy z trzech stron internetowych. Jednej oczywiście do pogody, bo szukaliśmy zorzy tam, gdzie nie było chmur. Kolejną stroną internetową była oczywiście mapa Light Pollution, która nam mówiła o zanieczyszczeniu nieba sztucznym światłem, ponieważ tak jak i do obserwacji gwiazd, tak zarówno do obserwacji zorzy szukamy jak najciemniejszych miejsc. Ostatnią stroną była strona z pogodą kosmiczną i tam pokazany jest na przykład zasięg zorzy polarnej, model prawdopodobieństwa jej wystąpienia oraz rozbłyski na Słońcu, które przekładają się bezpośrednio na zorzę polarną. Dobra, mamy garść wiedzy takiej merytorycznej, fizycznej i poprosiłbym teraz o jakieś takie, no wiecie, fun fakty z samej podróży, bo myślę, to naszych słuchaczy bardzo interesuje. Dlaczego akurat jechaliśmy w lutym? To ma związek po prostu z okresem, kiedy ta zorza jest najlepiej widoczna na naszej półkuli, czyli zimą. Mhm. To znaczy wtedy, kiedy mamy długie noce, oczywiście, jeżeli jedziemy na koło podbiegunowe, no w okresie letnim nocy nie ma w ogóle, tam mamy dzień polarny, także no, obserwacja zorzy za dnia jest praktycznie
praktycznie niemożliwa. O ile wiem, to zdarzały się takie zorze, które były widoczne nawet takimi wczesnymi wieczorami i za dnia, natomiast to są bardzo rzadkie przypadki bardzo silnych zórz. Generalnie chcemy mieć długi okres ciemności, no czyli to wypada właśnie zimą. Czyli koło podbiegunowe, zima. A koło podbiegunowe dlatego, no tak jak Justa już wcześniej mówiła, że właśnie w okolicach biegunów najczęściej się zdarza, że te zorze występują ze względu na to, gdzie to pole magnetyczne Ziemi nam tą atmosferę przebija. Czyli dla nas najprostszym i najszybszą destynacją była Skandynawia, Szwecja, Norwegia, Finlandia. Tak, no i oczywiście chcieliśmy też, żeby te krajobrazy, które my z tą zorzą będziemy gdzieś tam fotografować, były możliwie najładniejsze, dlatego zaczęliśmy naszą pierwszą destynacją taką, która nam przyszła do głowy, no to była Norwegia i fiordy norweskie na północy. Natomiast no, z tą lokacją był taki problem, że tam niestety pogoda w marcu już bywa bardzo kapryśna. W trakcie trzech dni pierwszych, które tam spędziliśmy, doświadczyliśmy ilu? Może z 2-3 godzin słonecznych? Tak, strasznie tak, było. A potem wieczorami tak były ciągle chmury, więc... No ja właśnie, tylko wspomnę, tam... że w takiej desperacji poszukiwania zorzy wystawiłem aparat na deszcz, bo myślałem, że może się w nocy wypogodzi i on całą noc robił zdjęcia i po prostu ten deszcz go utopił i przestał działać. Także nawet takie ofiary ponieśliśmy. No właśnie, więc jeżeli Norwegia, to myślę, że... Z miesiąc wcześniej niż my byli. Do lutego, tak. I raczej styczeń, nie później. Styczeń, luty. Styczeń, luty maksymalnie, w marcu już jest ciężko. Natomiast z Norwegii trafiliśmy później do Szwecji i na północ Finlandii, do Laponii. I tam było już bardzo fajnie. Tam pogoda była zdecydowanie lepsza, tam wciąż były głębokie mrozy. No i tam nam się udało tą zorzę zarejestrować rzeczywiście. Tam było jak w filmach, tam były takie piękne zaspy i domki, tam było cudownie. Tak, tam były dwumetrowe zaspy jeszcze, tam o deszczu pewnie jeszcze przez miesiąc ponad po naszym wyjeździe w ogóle nie słyszeli. Mhm. Także jeżeli komuś zależy na tym, żeby zobaczyć, to chyba raczej polecamy właśnie Laponię i Szwecję. Natomiast jeżeli ktoś chce zobaczyć zorzę jeszcze tego w ładnym krajobrazie, no to pewnie Norwegia, Islandia, ale tam trzeba właśnie bardzo uważać na pogodę i trzeba jechać rzeczywiście w samym środku zimy i nie liczyć na to, że wiosną się coś uda. To jeszcze myślę, że warto wspomnieć dla osób, które będą planować takie podróże, że w zasadzie swoją podróż odbyliśmy prosto z Poznania, jadąc autem. I wszystkie te miejsca tym autem odwiedziliśmy. To jest super prosta trasa i naprawdę bezproblemowa. Jeszcze na promie można się wyspać i przepłynąć tą trasę promową nocą. Mhm. Rano startuje się ze Szwecji, dwóch kierowców i do zrobienia w sumie bez noclegów po drodze tak naprawdę można tak. by było. Dla mało odważnych powiemy tylko, że nawet jechał z nami nasz pies Bozon i też dał radę, także naprawdę bardzo przyjemna trasa. Trasa prosta, ale długa. No bo łącznie zrobiliśmy chyba niecałe 7000 kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam. To prawda. A jeśli ktoś jest bardzo ciekawy, gdzie dokładnie powstały zdjęcia i szczególnie to zdjęcie, które jest wykorzystane na ubraniach z najnowszej kolekcji, to koordynaty znajdują się na kilku chyba egzemplarzach ubrania, także na metkach. Także bądźcie czujni i sprawdźcie dokładnie, gdzie robiliśmy te zdjęcia. Jeszcze ważna informacja chyba dla osób, które nie mają czasu może wybrać się na samo koło podbiegunowe. Zorza polarna też czasami widoczna jest nawet z Polski. Sporo fotografii w tym roku pojawiło się z północy kraju, z samego wybrzeża Bałtyku, ale 23 marca zorza była widoczna w zasadzie z całego kraju. Widziałam fotografie wykonane też w górach. Na pewno była nad Warszawą. Było ją świetnie widać wtedy z Poznania. Też tutaj kilku mamy fotografów, którzy jak tylko jest alert, to po prostu wychodzą z domu i idą focić. Oczywiście zdarza się to dość rzadko, że zorza występuje nad całą Polską i zależy to od właśnie aktywności słonecznej, o której już wcześniej mówiliśmy. Natomiast zbliżamy się do maksimum aktywności słonecznej, więc tych okazji będzie coraz więcej, także jest nadzieja, że w przyszłym sezonie też takie sytuacje się wydarzą. Trzymajmy kciuki, jest spora szansa. Także najlepiej będzie zaplanować sobie taką podróż za zorzą polarną. No i najlepiej tą zorzę będzie upolować w pięknej kurtce firmy Solar z nadrukowaną właśnie tą naszą zorzą. Polujcie najpierw na kurtki, a potem polujcie na prawdziwą zorzę polarną. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Audycja we współpracy z Good Night Collective w ramach najnowszej kolekcji Solar Jesień-Zima 2023 Aurora Weekend, zainspirowanej zorzą polarną.